Na ulicy 5 Lipca trwa wymiana zniszczonej nawierzchni i naprawa chodników zlecone w ramach bieżącego utrzymania dróg przez Zakład Dróg i Transportu Miejskiego. Remont trwa od maja i wiele wskazuje na to, że zbyt szybko się nie skończy. Mimo że duża część prac została już wykonana, okazuje się, że ostateczna koncepcja przebudowy jeszcze nie powstała. Taki stan rzeczy nie wszystkim się podoba. Najpierw stworzono ulicę, czyli zrobiono remont tej ulicy, a dopiero po tym remoncie zaczynamy się zastanawiać, jak ta ulica ma funkcjonować. Gdzie mają być ścieżki rowerowe, gdzie mają być miejsca do parkowania i tak dalej. To jest chyba niezbyt normalne i naturalne i nie jest to kolejność właściwa. W związku z przebudową 5 Lipca pojawiają się różne pomysły odnośnie tego, co można byłoby na tej ulicy zrobić. Jedną z koncepcji jest posadzenie drzew w pasie jezdni i w rezultacie stworzenie ulicy na wzór Berlina. Wśród dyskutowanych problemów są też m.in. uporządkowanie parkowania, bezpieczniejsze przejścia dla pieszych i taka organizacja ruchu, która ograniczy prędkości rozwijane przez kierowców tak, by zapewnić bezpieczeństwo rowerzystom i pieszym. Widzimy dzisiaj w mieście, że wiele takich punktów handlowych będących choćby nawet tutaj w okolicy obsługiwanych jest czy przez kurierów, czy przez sieciowe firmy dowożące towary w jedno czy drugie miejsce. Powoduje, że gdy takich miejsc brakuje ściśle wyznaczonych, ci ludzie z reguły stają na przejściach dla pieszych, w obrębie skrzyżowania, bądź też zajmują cały pas ruchu. Więc na pewno tego typu miejsca są tutaj potrzebne. Problem z parkowaniem samochodów dostawczych dostrzega też Małgorzata Jacyna-Witt. Zauważa przy okazji, że dotyczy on nie tylko ulicy 5 Lipca, ale całego obszaru centrum Szczecina. Proponuje też konkretne rozwiązanie. Problem z dowozem towarów w Szczecinie w ogóle jest bardzo duży i ja myślę, że pora to uporządkować. To znaczy, dowóz towarów, tak jak w wielu innych krajach i miastach, po prostu powinien być w wyznaczonych godzinach. Nie może być tak, że w ciągu dnia, w największym natężeniu ruchu, przed sklepem staje duży samochód towarowy, z którego wyładowane są towary. Radni zwracają uwagę na konieczność znalezienia takiego rozwiązania kwestii organizacji ruchu, która sprzyjałaby pieszym. Dlatego nie tylko powinno się wyznaczyć miejsce parkingowe tak, aby samochody zajmowały miejsce na chodniku, ale trzeba też opracować taką koncepcję, która zapewni pieszym maksymalne bezpieczeństwo. W pobliżu ulicy znajdują się szkoła czy punkty handlowe i nieraz dochodziło tam do potrąceń. I tutaj ten interes pieszych należy ważyć, a ważyć go należy w ten sposób, że dobrze jest, gdy słyszymy i gdy widzimy, bo dzisiaj kolejny projekt organizacji ruchu się pojawia, który zakłada właśnie tych pieszych pojawiających się w tych miejscach poprzez jakieś formy uspokojenia ruchu. Brakuje też zgody w sprawie rowerzystów. Obecna koncepcja zakłada stworzenie pasów rowerowych na fragmentach ulic, częściowo po obu stronach, a w niektórych miejscach tylko po jednej stronie jezdni. Wśród propozycji jest też stworzenie ścieżki rowerowej albo nawet ograniczenie prędkości dla samochodów do 30 km na godzinę, co pozwoliłoby na bezpieczny ruch rowerzystów na ulicy bez tworzenia specjalnej infrastruktury. Niejako tutaj opieramy się, jest oparcie o koncepcję systemu tras rowerowych, która przewiduje w ciągu ulicy 5 Lipca jakby połączenie dzielnic Pogodno i Śródmieścia. Jak to wygląda? Czy to ma być po jednej stronie, czy po dwóch stronach? No w tym przypadku jesteśmy tutaj troszkę uzależnieni od szerokości jezdni i jakby od pewnych przyjętych wcześniej rozwiązań, czyli chociażby wysokości krawężników. Do tej pory na ulicy 5 Lipca panował chaos, dlatego uporządkowanie organizacji ruchu jest konieczne. Mimo to proponowane koncepcje uspokojenia ruchu nie są satysfakcjonujące i dobrze byłoby znaleźć takie rozwiązanie, które zadowoli wszystkich użytkowników ulicy, o ile jest to w ogóle możliwe.